Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Bus Driver. Ale ten czas leci normalnie. Wydaje mi się, jakbym dosłownie wczoraj kręcił ten 11 odcinek, co jechaliśmy tym żółtym autobusem. A dzisiaj kończymy etap drugi. Hurra! Linia 21, północny łuk. Linia 21, łącz terminal West w West Side z dworcem Ewell Center Central w Starówce. Obejmuje całe północne przedmieście, włącznie z Buena Vista Watching Club. W razie wypadku łącz światła awaryjne, aby powiadomić kierowców, że autobus może reagować w sposób nieoczekiwany. Pada deszcz, zachód słońca i trasa w jedną stronę. Ciekawe połączenie. Szczerze mówiąc, kiedyś myślałem, że to taka głupia po prostu trasa, którą znienawidzę. A ten klimacik tego zachodu słońca i deszczu jeszcze z fajnymi widoczkami to tworzy taką fajną kompozycję. Pierwszy raz jedziemy tym autobusem. On jest taki na miarę fajny, jeszcze jest jego jedna wersja czerwona. I przyznam się szczerze, że pierwszy raz, o kurde, tutaj jak ostatnio sobie grałem, to normalnie wpadłem w poślizg, który wywalił mnie na trawnik. Na szczęście ani nic nie walnąłem, ani nie zjechałem z trasy, ale dosłownie po prostu nie wiem, chciałem skręcić, chyba zmienić. Wjechałem na krawężnik i mnie wywaliło na trawę. To było hardkorowe. Zobaczymy, czy dzisiaj będą jakieś takie niespodzianki. I już takimi powoli kroczkami zbliżamy się do połowy tej gry, bo jeszcze chyba 4-3 kursy. Stój. No i będzie połowa, bo w połowie trzeciego etapu będzie połowa tej gry. To będzie 30 coś odcinków, 33 coś takiego. Wpierw skończę chyba Słota, na pewno skończę Słota, bo w ogóle o czym nie mówię, ze Słota zostało mi jeszcze to chyba 3 odcinki, jak tak patrzyłem, do nagrania, tak? Tak, 3 odcinki. Nie. Raz, dwa, sorry, 4 odcinki. O, to muszę zjechać na prawo. Tak, ten poślizg tutaj wpadłem. Nie tu, bo ten nie będziemy jechać. A nie będziemy, bo my zrobimy teraz takie kółka, jak widzicie na mapie. To takie zawirowanie tu, gdzie będziemy jechać przystanek. To ten będziemy jechać i się wrócimy tutaj po prostu z prawą stroną. Tutaj po prawej mamy takie fajne jeziorko. A po lewej będziemy mieli zaraz wiele takich ekstrawaganckich klubów. Ja tutaj muszę zwolnić, bo to jest bardzo mało miejsca, dużo ostrych zakrętów. Autobusem to tutaj ciężko się jeździ. Mam pomysł, jak teraz będę widział znajomy autobus, na przykład taki jak ten czerwony, będę trąbił, co wy na to? Tak na powitanie. No i tu jest ten taki klub, nie pamiętam jak on się nazywa. Zaraz zobaczymy. To jest Buena Vista. Kolejny trudny zakręt do pokonania. Się prawie wjechał w tą barierkę. Ja nie lubię takich tras. Siema. Gościu w autobusie.
No dziwne, myślałem, że będzie lagować, bo teraz mam grę włączoną jedną. A mianowicie... A właśnie, nieważne jaką. Ale... Myślałem, że będzie lagować, ale nie laguje chyba. Czy ja nie odczuwam tego. Dziwnie. O, dobra. Stój, stój! Dobra, autobus. Kolejna 60. O, nawet nie pamiętam, żeby na tej trasie było. O, to jednak się pomyliłem, będziemy jechać tam prosto. O, i za tym wielkim skrzyżowaniem, tam będzie kawałek prostej, to tam się tak wrąbałem, że wjechałem w krawężnik i mnie wrzuciło na trawę. A nie będę próbował tego znowu robić. O, tutaj tak chyba wjechałem, że nie byłem pewien, tak, to było tak, że chyba nie wyczułem, gdzie się kończy ulica i po prostu wjechałem w krawężnik, który mnie tak wyrzucił w trawę. Mi się za wywrotką pchać, czy cztery przystanki zostały. Nie no, to jest jedna z tych tras takich fajnych, takich miłych, znaczy głównie przez ten klimat, widoki ładne. No, szybciej, kurde, dziadek, pół godziny jedziesz. O, ale nie aż tak bardzo. Wjeżdżam na pas. Co to jest? Taki pojedynczy jakiś przystaneczek? Dziwne. To jest chyba jakiś dworzec, tylko taki mały, strasznie. O, tak mnie właśnie wywaliło. Nie, kurde. Jeszcze ten przystanek ogromny. O, 57, prawie sobie trafiłem. Będziemy, widzę, przez most przejeżdżać. No co zły kierunkowskaz. Brata, widzę kolejny przystanek. Stop, stop, hamuj. Hamuj. No nie musiałem w sumie cofać teraz, bo chyba idealnie prawie że stanąłem. Kolejny przystanek Barkings. Coś tam. No jeszcze jeden przystanek i na pętlę. Jak ja nienawidzę, jak te samochody stają sobie na ulicy, kurczę. Przecież mają od czegoś chodnik, nie? Za daleko. No już jedziemy na pętlę, którą tutaj widać. Nie wiem na dokładnie, jak ona się nazywa. Aha, to jest Ebel Central. O, tak. No już mamy prosto. Przystaneczek ostatni. Przystanek końcowy. WTF, czemu ten przystanek... Czemu ten autobus po lewej stał sobie tak na środku?
A nie, nie na środku przy ścianie, sorry, mój błąd. I kolejna trasa za nami, z jedną karą tylko. Z wieloma pejzażami. Zero punktualność. Ale teraz tak będzie. Yeah, ale jestem pierwszy na liście. Najwięcej punktów zdobyłem. Dobra, wstecz. I tym sposobem zakończyliśmy etap drugi. Hurra! Oj, tutaj już będą... Nie będę wam spoilerował, więc... Więc kolejny odcinek za nami. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie. I ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.